Cześć, witajcie moi drodzy w 12 odcinku Sphere 2 Project Origin. Dlaczego dzisiaj znowu Sphere? Ponieważ chcę go już jak najprędzej skończyć, potem Deadpool i wrócę do Wiedźmina. Okej. Okay. Sprowadź się Żenta Kigana. Od razu już zaczynamy, tak krwiść! No dobra, nie zużywaj sobie tego laserku. Bo wiesz, że to dobra broń. Jeep. O kurde, już nie dało rady. Więc z tego go pojedziemy. Dostał wycisk. Ty kolego. Ty mi tu zaraz zdechniesz. Ło. Ale żeśmy dostali porządnie. Ej, patrz, jeszcze przeżył. O kurde, zaraz się to spali. Dobra, wybuchło. Czekaj, weźmy sobie tą snajperkę. O, mamy. Ale za mało ammo. Stanowczo za mało. Potrzebowałbym tego o wiele, wiele więcej. Dawać mi tu wszystko, co macie. O, proszę, snajper. Jebci. Z headzika. Sadzę ci, kurde, heady. Przeładuj sobie. Wracamy do czasów snajperskich. Bardzo nawet dobrze. Dobra, ale lepiej sobie zmień broń. Z takiej to nie powiniesz tu długo. Okej. Takiś dobry. O, już zniszczony. Spokojnie, spokojnie. Jep. Kuźwa, czekaj, snajper. No jak? O, headshot poszedł. O kurde, oni się tu zbliżają. Na co oni tam wskakują? Kto wam tam pozwolił w ogóle? Jest tu coś w ogóle ciekawego, żebyście tam chodzili? Ależ owszem, wyrzutnia rakiet, to chyba dlatego tutaj oni się pamiętali. Dobra. Chcą tak się bawić, będziemy się tak bawić. A to dlatego się tu tak zeszli. Cwane i skubane. Ale musimy być lepsi. Albo mamy przesrane wtedy. No, dobra. Jebci z heada. Dobra. Nie podoba mi się, to jest coraz gorzej. Dobrze, headshot. Dobra, zmień broń lepiej. Och, dobrze, o to mi chodziło. Ale tak już chyba nie wskoczę. Chyba, że zrobię tak. No nie gadajcie, że jeszcze dostanę z tego granata. No, dobra. Mamy szczęście, tylko że ja mam teraz low HP. Dzisiaj trochę coś nie ogarniam. Nie wiem, jakoś dziwnie funkcjonuje dzisiaj. Ale bywają te dni. Spokojnie. Ło, w pytę. Dobra. Z bazuki go już trzeba tu pociskać. To innej opcji nie widzę. O, rozpadło się gówno. Za drugim strzałem. Już myślałem, że to coś mnie zmiecie. Z powierzchni ziemi. No, weź to. O, takie trudne. Karabinek. Ok, przeładowanie. O, laser. Jak miło. Ammo do lasera. Też się przyda. Co jest, kurde? Co to ma znaczyć? Ja tak się nie bawię. Nie, ten laser jest pro. A, coś źle odbiera to kino. What the hell? To widziałem przez chwilę Kigana. Ale dobra. Mniejsza o to. Mniejsza. Jaki tu gruz. No tu zablokowane, to idziemy tutaj. Wow, 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 kolego. Spokojnie. Fuck, znowu ona, ta, Alma. Kurde. Nie, 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 niedobrze. Tu już trzeba naprawdę ostro.
No co ty przez samochód nie potrafisz przeskoczyć? Idź ty kurcze. Dziadu. No co ja na to poradzę Stokes, że tak jest źle, no. No, nie ogarnęłaś, to teraz twój koleżka się bawi w zombiaka, kurde. Jeszcze ciebie wyruchają i będzie lipa, no. Dobra. Aha, dobra, bazuczka nam się teraz posłuży. Dobrze. Oh shit. Jakie repairs complete? O, mechanopancerz, wracamy. Jest. Oh yeah, wracamy do tego co było. Czyli do tej cudnej epickości. Jeb. Yeah. A, wyrzutnie rakiet. A ten mechanopancerz jest jakiś inny, już całkiem. A bo to jest to samo. Tylko już zapomniałem jak to było. Dobra, celujemy. Co? Co mi tutaj? O, przegrzanie, jak miło. Tam coś jeszcze biega. Stąpa na tym świecie. Jak dostał? Dobra, kolega nam się tu chce wycwanić. No, ale mu się nie uda. No, ładuj z tych rakiet, dobrze. Widok podczerwieni. Jasne. Nie ma sprawy. Jeb wam. Okej, dobra. Nie, nie chcę tej podczerwieni, wolę taką. Dobra, biegniemy. Idziemy. Bo trzeba ich wykurzyć, wszystkich. A może jednak się to przyda. Tak na wszelki wypadek. Bo to nigdy nie wiadomo z tym czymś. Albo ich zobaczymy, albo ich nie widzimy. O, to gówno teraz będzie nawalało. Dobra, rozpadło się. Tutaj jeszcze zwykły kolega nam tu biegnie. Teraz mnie to rozniosą, jak nie ogarnę. Łożesz w życiu. A, dobra, nie. Ja jeszcze przetrwam. Jed. Dobra, spokojnie. Okej, to już padło. Najgorsze mamy za sobą. Pięknie. Ci snajperzy mnie to wkurzają. To już w ogóle okropna lipa. Nie ma, giniesz już. O, tu jeszcze. Z rakietami mi tu wsadzi. Macie po rakiecie. Kurde, co za... Fuck, nie dość, że uwaga, to jeszcze przegrzanie. Fuck. No fajnie, po prostu fajnie. Dobra, pociśniemy do końca. Wytrwamy, ja to wiem. Podczerwień włączymy na chwilę. O kurde, coś spadło. Co okropnego. A, dobra, mamy naszego mechanorobota. Mechanopancerza, czy jak tam wolicie. Dobra, przegrzewa się. Rozpadło się. Zdychać, wbijacza. No! Co? Dlaczego mamy wyjść? Ależ ja się nie zgadzam i ja idę dalej. Aha, nie przejdziemy już dalej. No to gówno! No wychodź z tego syfu. Narobiliśmy już i tak dość dużych zniszczeń. Dlatego sobie już możemy darować. Dobra, teraz musimy być czujni. I to naprawdę. Mega. Mega czujność, albo będzie lipa. Oj, coś mi się nie podoba. Czuję, że coś mnie znowu może zaatakować. Gruz to ty masz na mordzie. Od tego zacznijmy. Kurde,
Ja już tutaj takiej totalnej miazgi dostaję, że ja nie wiem do kogo strzelać. Dobra, idź dalej, nie zwracaj na to uwagi. Ta, schizy dostaję, rozumiem. Do takiej, że już po prostu migrena. A to jest Kigan, ciągle Kigan. Biegnij, biegnij, tak jest. Tam jest Kigan, uratujemy go. Kiguś, damy radę. Spokojnie. Co? Zniknął, tak po prostu sobie zniknął. Bez jaj. Bez jaj. Naprawdę bez jaj. No fajnie, teraz trzeba iść chyba tą rurą. I tutaj, na dół, nie? A, czyli coraz niżej. Mamy upaść nisko. Jeżeli mam to dobrze rozumieć. W takim znaczeniu. Okej, dobra. Ciągnie swój do swego. Chwileczkę. Nie, tu nie przejdziemy. Tu też nie przejdziemy. Jak ja mam to zrobić? Aha, teraz tutaj, dobra. Już ogarniam to coraz bardziej. Nie, dla mnie się to już robi coraz dziwniejsze. Kigan, znowu on. No nie, i zniknął. Jaki syf. Ło! Koniec? Takie krótkie? Nie, działamy jeszcze. Za krótka misja. Czyli to już może znaczyć, że to będzie finał. To będzie już mocny finał. Za krótkie to było, stanowczo. To chyba nawet już 10 minut nie było. Szybkie. A może już było 10 minut, ale za krótkie. Już nawet na odcinek by się nie nadawało. Idziemy dalej. Trzeba z tym już zakończyć. Czuję finał. Ostry finał czuję po prostu z tego. Aha, system, awaryjny system, dobra. Wszystko jasne. Czyli coś tu jest nie tak. Dobra. Rozejrzyjmy się dokładniej. Dobra, widzę, że teraz trzeba tutaj iść. Tak po prostu wyczuwam. Jep. Ło, stary. Żeś się teraz trochę naprawdę... za bardzo pogwiazdożyłeś. Myślałeś, że jesteś nieśmiertelny. Hardcore z ciebie normalnie. Coś chyba wychodzi. Nie, dobra. Otwórz się. Jakie gówno. Nie otworzy się. Dobra, akcja się dzieje. Jep. Dostał z ognia. Ktoś jeszcze? Lepiej ze mną nie zadzierać. Teraz już taki rage mam, że to już po prostu lepiej być nie może. Ło! Dobra. Taki kozak. Taki kozak z ciebie. O, sorry, żeś się rozpadł. Ale nie moja wina. I jak dostał. O, trochę zdrowia nie zaszkodzi, bo to sam już jestem w stanie krytycznym. Pięknie, idziemy dalej. O, kolejne informacje. Sorry, za escape'a. Apteczka, pancerz, wszystko naraz. Co, i tam na dół mamy niby wskoczyć, czy jak, bo ja kurczę już nie wiem. Chwileczkę, może to. A, widzicie. Słusznie. Co jest? Aha, idziemy sobie teraz tramwajem. A tu co mamy? A, tu się pewnie nam te drzwi otworzą, nie? Ale zajebiście, normalnie nie. Czuję się jak w siódmym niebie. Tylko takim trochę podziemnym, znużonym. Takim pełnym takiego, takiej złej atmosfery, energii. Ale w siódmym niebie, owszem. No i widziałem, że te drzwi się otworzą. Ja już to po prostu wiedziałem. Czuję tu napływ wrogów. Jaki błąd! Ciebie posrało? Co nawalać się tam? Kurde. Patrz, oni się zaraz tu zbliżą i zaraz będą tak nawalać. O kurczę. Takie hardkory z nich. Chwileczkę, trzeba nie będzie jakoś do nich wskoczyć. Oni kombinują mi to ostro. O, tam jeden. No zdychaj. Nie mam czasu. Ktoś jeszcze? O, tam. Ej, no za dużo was już tu jest. Ja tak się nie bawię. Czekajcie.
On żyje. Łe! Już się tu przedostali. Fuck! Uciekaj. Stary, uciekaj już. Chwileczkę. Ej, oni mnie tu zaraz wydymają. Dobrze, laserowa zagłada. Jeb! A, super. Trzeba im hejdziki strzelać. Jeb! O kurde, granat. Chwileczkę, uzdrowienie. O, hejdzik, hejdzik, kurczę. Jeb! Nie macie. Ktoś jeszcze? Ja tak się nie dam zaskoczyć już. Nie teraz. Jest, miazga. Temu trzeba będzie headshota strzelić. O, przeładowanie. Gdzie on tu strzela? Chwileczkę. Rozejrzyj się dobrze. Teraz trzeba pojechać po całości. Tym razem się nie dam już tak po prostu. Aha, dostał! Kolega dostał porządnie. Co tu się takiego? Jeszcze nawalają. Kurde, oni nie mają zamiaru się... No. Się tam coś zbugował koleś. To musiał dostać. Jaka uwaga, kurde. Uwaga, to ty w szkole dostałeś, kurde. Za to, że lampiłaś się na nauczyciela, ty. Kurde, szkodniku komputerowy. Już Awas ty jest lepszy od ciebie. Bo usuwa wirusa, ty co, kurde. O, dziękuję. O, skaczące bronie. Skaczące bronie, kurde. Co ja sobie teraz wyobraziłem. No, dobra. Dobra, broń szturmowa, broń szturmowa. Jest, szturmowa. O, fuck. Fuck. Nie. Ej, no przebijają się, tak się nie bawię. Kurde, oni mnie tu zaraz zniszczą. Zniszczą mi to. Spadówka. Nie ma. Kurde, zaraz zginę. Zginę i... Jak dostał ładnie. Jeb ci heada. Ja tobie życia nie daruję, o ty. Patrz, oni mnie to zaraz zniszczą. Ty już uważaj lepiej, naprawdę. Za bardzo sobie teraz pozwoliłeś na takie coś. Zdychaj. Ty patrz, przetrwał jeszcze. O ty. O ty, nie ma. Nie żyjesz. Kurde, przeżyj. Please, przeżyj. Jest. O, jeszcze to zdrówko. Tym lepiej. Dobra, kolega tam kampi. I zginął. Bo mu nie darowałem życia, wiadomo. No, słyszę, słyszę. Kolega nam tu się chciał popisać. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie dostaniesz mnie. O, fajnie. Kolejna awaria. Znowu ryzyko. Idźmy już z tymi ryzykami, kurde. O, fuck. Chyba sobie teraz naprawdę raczycie kpić. No, przekroczyć to ja zaraz ci mogę plaskaczami po mordzie. Jak się nie ogarniesz. O, opuść! Opuść przez ukreskowane! Nic mnie już dzisiaj nie dobije, nic! Ja pierdolę. Jeszcze błąd ortograficzny, nie, nie. Pozdro, pozdro, ja pierdolę. Mhm. No, dobra. Jest. Znowu błąd ortograficzny. Ja to rozwala. Ten błąd ortograficzny, kurczę. Jeb, jeb. Giniesz od razu. Nie ma. Co jest? Ej, oni mi tu kampią. Dobra, rzucił granata. Myślał, że mnie zabije. Ale troszeczkę się... Ło!
Ile tam tego luda biegnie? Dobra, coraz mniej ammo i coraz mniej życia. Znaczy, że zaraz padnę. Okej, dobra, granatami rzucaj, granatami. Okej. Jest! Udało się. Dawać mi to ammo. Co należy włączyć, kurde? Włączyć to ci zaraz mogę, kurde, mikrofale na ordę i się zamkniesz w końcu. O, uwaga, kurde. Umknij już tą mordę. A, szkoda, że tego nie da się zniszczyć. Ale bym miał polew z tego. Tylko mnie nie zabijajcie wrogami. I nie chcę już wrogów. Jest apteczka. Ratujecie mi życie. Dobrze. A, sprzęgi, dobra. Ale gdzie? Właśnie o to mi chodzi, gdzie? O, dobrze, teraz się udało. Chyba tak jak trzeba. Bo teraz to, żem to spieprzył ostatnio, wiem. Ale gdzie my lecimy w ogóle? Kurczę. Do mnie. Wow. Spoko. Zawsze spoko. Kto to? Z kim ja tu jestem? No zniknął mi znowu Kigan. No nie wierzę. Dobra, szybko idziemy. Nie ma czasu. Trzeba jak najprędzej się stąd po prostu uwinąć. Z tą masakrą. No bo inaczej, kurczę, nie da rady. Słyszę kogoś tutaj wyjącego. To mi się nie podoba. Wyjątkowo mi się to nie podoba. Przecież to Kigan. Trzeba mu pomóc. Chodź tu, ja ci pomogę zaraz. Zniknął. Pewnie. Ej, dlaczego on się tepa? Kto steruje im? Jakie nieogarnięte. Raz po ciebie pójdę. Spokojnie. No i znowu zniknął. Szkurde, nie. Biorą mnie już nerwy i to poważne. Nie dość, że on się ciągle tepa. Nie wiadomo, kto nad nim kontrolę przejmuje. Co to było? Lol. O, dobra, jest. To jeszcze mamy. O, z takim gównem walczyć. Dobra, biegnij, naprawdę biegnij. I rób wszystko w dobrym kierunku, żebym się nie musiał męczyć. Oj, Kigan. Stary. Dasz radę, przeżyjesz. Fajnie, że tego ducha musimy śledzić. A czemu ten koleś ucieka? To mnie zastanawia najbardziej. Myślałem, że on od razu będzie ze mną walczył. Jest Kigan tutaj. Sorry, ale mi się teraz odbiło porządnie. No nie no, przez te moje nerwy to ja już jestem nawet w stanie zbugować broń. Jest dla mnie już nienormalne. Dobra. O, przeładuj. Chociaż tyle. Bo miałem przy sobie tą broń. Tąże epicką broń. Dobra, biegnij od razu. Trzeba ominąć to gówno. Zrobimy właśnie to w taki sposób. Tak się chcą bawić, to my też. Nie będziemy liczyć na to, że kurde im uratujemy dupy. Ja już mam dość wrogów. Nie wiem jak wy, ale ja już naprawdę serdecznie po dziurki w nosie. Jest kolejny podest. Okej, uciekamy od nich. Dobrze, chociaż jednego żeśmy ubili. I to było całkiem dobre. Przed resztą uciekliśmy w ogóle, bo już nie chciałem się męczyć.
A wiecie, jakby to się kończyło? Zazwyczaj. Tego może teraz to zrobię na speedrunie. To ogarnę. Przynajmniej teraz. Dobra, idzie i jest! Nawalaj. Dobrze. Musisz z tej drabiny. Musi. O, widzę, widzę. Kolega nam się tu chce rozprawić. Kurde, oni tu zaraz przyjdą mnie. Tu. Poszło. Oni wszyscy idą po mnie. Ja to czuję i widzę. Przede wszystkim widzę. Proszę się o czystą śmierć. No, kolejny, kolejny. O, ty sadysto! Nie ma. Nie tym razem. Nie tym razem. No, co on robi, kurde? Jakieś parkury tu ciśnie. Dobra, przyszedł. Chodź tu, chodź tu. No. Spłonąłeś mi tu. Ty! Jak? Jak to? Fuck, idź, idź już, idź i już nie chcę widzieć potworów na oczy. Wciśnij to E. Wow! Ej, co robisz, Kigan? Co jest? Jakie złudzenie i to takie trochę nienormalne. What the fuck? Nie no, zarąbiście. Coraz lepiej nam to idzie. Bieg. A. Jeszcze nam wrogowie chcą podskakiwać. Mało im! Im jest wiecznie mało. Tylko trzeba ich zawsze tutaj dopieprzeć do końca. Im nie warto ufać. Jest. Otwieraj te drzwi. No i co? Co nam to da? Jakie drzwi się w ogóle otwierają? Aha, okej. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Ale co to mi da? Co to w ogóle mi dało? Bo ja myślę, że to nic nie daje. O, jeszcze wrogów zabrakło. O, super. Gdzie, gdzie? O, jeszcze snajper. Chwileczkę. Teraz go tutaj ściągniemy. Kurde, kamperze, ty. Ktoś jeszcze tu strzela. To z której strony mi tu nawalają? O, dobra. Teraz to już chyba będzie wiadomo. O, podświetlił mi się. Ale nie mogę go wyczaić. O, jest. Tam kolejny. W którą ty stronę jest? Dobrze. Teraz pewnie tutaj będzie. Znań z życiem. Przeładuję sobie. Chyba nawet już go widziałem. Idź dalej. Idź dalej. O, wszyscy. Dobrze. Aha. Dobra. Ale jaki ładunek? Gdzie ten ładunek jest? Chwileczkę, tu widzę snajpera. Coś mi się to nie podoba. Właściwie to mi się to najmniej podoba. Z tych rzeczy. Aha, dostał. Pociągnąłem za spust i pięknie oberwał. Aha. Słyszę tylko jakieś dziwne dźwięki i nic poza tym. A, to trzeba tu skoczyć. Dobra. Jest. Idziemy dalej. Szybciej po tej drabinie. Mhm. Też się cieszę. Gdzie to jest do wyłączenia? Okej, okay, czyli tutaj. O, musiał się ukazać wróg. Jeszcze snajper. O kurde. Nie sądzę. Ja po prostu już nie sądzę.
No zapraszam. Ty już nawalają. Już chcą nawalać. Mało im. No. Kurde, w ogóle się w niego coś trafia? Mam wrażenie, że nie. Tam jest kamper. Kurde, jakiś wytrzymały bydlak. Dobrze. Przeładowanie znowu. No widzę, że tak się chcą bawić. A mnie się to już nie podoba. Czemu? A dlaczego się ja tu palę? Tylko nie czaję. Tylko totalnie nie czaję. Kurde, jak nawalają. Dobra, tam tutaj innego. Jest. Po upieńmi trzeba strzelać. Tak najlepiej. O, wyrzutnia rakiet. O, słyszę kogoś, słyszę. Ja tu kogoś słyszę po prostu. Jest, biegną sadyści. No. Dobrze. Idealnie. O, jest kolejny. Pięknie. Teraz to mi się humorek poprawia, no owszem tak. Tylko i tak trzeba uważać. No oni mają tu dalej przewagę. Jak na dwie części się pięknie złożył. Aby to już było koniec, no. Strzelali? Czy mi się tylko zdawało? Nie, jeszcze nawalają. Kurde, oni nie odpuszczą za Chiny. Nie będą nawalać w nieskończoność. Dobrze. Kurde, nie wiem. To jakaś armia, kurde, ludowa. Tylu ich tu jest. To jest po prostu, no, szok dla mnie, że tylu tutaj jest wrogów. Ale przynajmniej wiadomo, że jest jeszcze jakaś szansa w ogóle na pokonanie tych bydlaków. Na dole ich tu było też ogrom. Dobra, no i gdzie teraz? A, tam się trzeba udać. Się drzwi tam otworzyły. To znaczy, że tam są wrogowie. Ale nie, źle to robimy. Ile w ogóle ammo mamy do tego karabinku? To jest w ogóle coś. No i teraz chyba żeśmy zrobili błąd. Podstawowy błąd. Ale to się jeszcze okaże. Spokojnie. Jest. Steel Island. To ruszamy, ruszamy. Aha. Szperać? Ty wiesz, gdzieś sobie możesz szperać. Aha. No i co z tego, że miała 8 lat? Co mnie to obchodzi? Aha. Debil. Aha. No, że co, że ojciec ją tak potraktował? O, pewnie, najlepiej. Aha.
Wygląda trochę tak nieprzyzwoicie. Naga jest przede wszystkim. Mogłaby się w coś ubrać, no. Nie wymagam od niej cudów, ale kurczę, mogłabym się jakoś wystroić. Szybciej jedźmy, kurczę. Chcę już to mieć z głowy. Dzisiaj chcę już zakończyć tą serię. Mówię wam poważnie. Nie wiem, czy mi się to uda, czy nie. Wszystko się okaże w swoim czasie. O, wyczuwam to. Wyczuwam tą moc. Dobra, dziękuję. O to mi tylko chodziło. Ło! Jest, Alma! Łożesz w pytę. No proszę. Taka niebezpieczna jest. Pokazała swój poziom, kurde. Ułomności. Idziemy, idziemy, idziemy. Nie ma takiej zabawy. No chcę tą apteczkę. Nie dostanę się po nią. Pewnie. Nie, bo po co? Dobra. Źle idziemy. Niestety, ale taka prawda, idziemy źle. A ja chcę... Ło! O, znowu, jest, znowu zaczyna. Ty patrz. Ona w coś z nami chce pogrywać, najwyraźniej. Wskocz, że tutaj... Nie, nie wskoczy ona. Patrz, w ogóle perspektywa się zmieniła. O. Teraz idzie po apteczkę wziąć. A nawet idzie się tu dostać. To chyba winda jest, nie? Tak, dokładnie. Won! Won mi stąd. Proszę. Alma pokazuje, że ma cycę. Tylko trochę niestety w złym momencie i w ogóle ich nie ma. Oj, mówię wam, ten odcinek będzie i epicki, i nieepicki. Podejście. Dobrze, starczy już. Za bardzo się rage'owałem. Wytnę to wszystko. Te wszystkie fejle, nie fejle. Żeby po prostu nie było gorzej. Dlatego dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, miłego wieczoru. Jutro myślę, że też wrzucę fira, bo czuję już zakończenie. Na razie.